Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś odpowiem na pytanie, które pojawia się praktycznie od początku istnienia tego kanału, czyli co zabrać na obóz jeździecki. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od ubrań. Wcześniej jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że wszystkie te kategorie, które będę omawiać, musicie dostosować do siebie, bo wiadomo, każdy też potrzebuje czegoś innego. No i oczywiście trzeba wziąć ubrań więcej o jeden niż jedziemy dni. Nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu bierzemy o jeden więcej. Jeżeli jedziemy na 7 dni, to bierzemy 8 rzeczy danych. Przede wszystkim bluzki z krótkim rękawem, koszulki. Tego naprawdę nigdy za wiele. Jeżeli na przykład się spocicie albo, nie wiem, jesteście mokrzy, to po prostu idziecie do pokoju, zmieniacie bluzkę i jest okej. Więc zabierzcie ich tyle, ile macie, naprawdę. Krótkie spodenki, spodnie, spódniczki. Może się wydawać, że skoro to obóz jeździecki, to częściej będziecie przebywać w bryczesach. Ale naprawdę między jazdami praktycznie w większości będziecie chodzić właśnie w tych ubraniach, a nie w bryczesach. Przydadzą się też bluzy rozpinana i taka nierozpinana. Nie przesadzajmy z nimi, bo zazwyczaj jest ciepło, ale też się przydają. Kiedy jest deszczowo, kiedy wychodzicie na jakiś wieczorny spacer albo coś takiego, to bluza jest ważna. No i coś do spania, jakiś dresik, koszulka, coś takiego. Nie będziemy przecież spać na golasa, mimo na przykład upodobań w domu. No i bielizna. To radzę zapakować w jakąś osobną siatkę, bo tak szczerze mówiąc nie wiem czemu, ale zawsze ja tak robię. Tego koniecznie bierzemy jeden więcej niż ilość dni. Buty sportowe do chodzenia na co dzień. Ich nie musicie pakować, możecie w nich przyjechać na obóz. Co do siatki, właśnie mi się przypomniało, czemu bieliznę trzymam w siatce. Zwyczajnie siatka się zawsze przydaje i poza tym bielizna jest mała, łatwo ją zgubić w walizce, kiedy już wszystko mamy porozwalane i nie chce nam się tego sprzątać. Także siatka jest zwyczajnie przydatna. Kosmetyczka. Nad kosmetykami nie będę się nazbyt rozwodzić, bo wiadomo, każdy bierze to, czego używa na co dzień. Są kosmetyki miniaturowe, tam szampony, płyny do mycia. No, to po prostu co używacie, to pakujecie. Szczoteczka, pasta, jakieś inne artykuły do higieny. Zwyczajnie bierzecie to, co potrzebujecie. Od siebie poradzę dopakować spray na owady, tabletki przeciwbólowe, bo niestety często zdarza się właśnie, że boli nas coś, a niezbyt na obozie mogą nam tabletki przeciwbólowe podać od siebie. Także zabierzcie zwyczajnie ze sobą. No i szczotka do włosów. Kiedyś pojechałam na taki dłuższy wyjazd bez szczotki do włosów i bardzo, bardzo żałowałam. Miałam wtedy jeszcze długie włosy. Ludzie z długimi włosami na pewno wiedzą, o co mi chodzi. Więc pamiętajcie o szczotce do włosów. Taka rada ode mnie. Radzę zapakować się w walizkę. Jest no praktyczna, ma kółka zazwyczaj. Jest w miarę twarda, więc jeżeli pakujecie coś, co nie powinno się zbytnio zbić albo uszkodzić, to w miarę ta walizka uchroni. Oczywiście nie wszystko, ale jest praktyczna. Poza tym, jak się odpowiednio w niej poukłada wszystko, to może służyć nawet jako taka mini szafa. Teraz rzeczy końskie. Bryczesy, tyle ile chcecie, tyle ile potrzebujecie. No i oczywiście tyle ile macie. Jeżeli nie macie bryczesów, dopiero zaczynacie przygodę z jazdą, to do jazdy możecie używać leginsów, spodni, takich bez jakby szwów tutaj po wewnętrznej stronie nogi, żeby zwyczajnie było Wam wygodnie. Kask i buty. Buty warto mieć, sztyblety czy tam oficerki. Jeżeli nie mamy, to możemy jeździć w tych sportowych butach, w których przyjechaliśmy. Kask. Jeżeli nie mamy swojego kasku, to zazwyczaj w stajniach jest wypożyczalnia kasków. Ale tak samo lepiej mieć swój.
I dla osób, które jeżdżą w bryczesach, a nie w leginsach, to skarpety jeździeckie. I też nie jedna para, radzę też wziąć więcej o jedną parę niż jest dni. No i dodatkowe rzeczy typu kamizelka ochronna, rękawiczki jeździeckie, jakiś bacik, to w zależności też od uznania. Dodatkowe rzeczy, telefon, klapki, ręcznik przede wszystkim, to nie jest dodatkowa rzecz, weźcie ręcznik. Jeżeli będą przewidywane wypady na basen czy nad jezioro, morze, to strój kąpielowy, portfel z drobnymi, jak są wyjścia do sklepu, to uwierzcie mi, wydaje się dużo pieniędzy na te wszystkie zupki chińskie, słodycze i tak dalej. Okulary przeciwsłoneczne, gumki do włosów. Tak naprawdę te dodatkowe rzeczy też są wedle uznania. Pamiętajcie, że najczęściej na stronie obozu jest jakiś tam grafik tego wszystkiego, co obóz wymaga, żebyście zabrali, więc spójrzcie na ten grafik i przeanalizujcie to, co spakowaliście, czy będzie to potrzebne, czy nie. I co jeszcze potrzebujecie dodatkowo. Jeżeli organizator obozu to przewiduje, pozwala, to bierzemy też czaprak. Nie przesadzajmy też z ilością czapraków, bez sensu brać też wszystkie swoje zestawy, ale jeżeli pozwala, to przywieźcie ze sobą czysty sprzęt, jeśli chcecie, to naprawdę. Chociaż mi się zdarzyło, jak ja byłam na moim jedynym obozie w życiu, że wzięłam swój sprzęt, a ostatecznie nie mogłam go użyć, mimo że było napisane, że pozwalają. No ale to też zależy od obozu. Także jeżeli chcecie szczotki, to pamiętajcie, że muszą być umyte, zdezynfekowane, a nie wzięte jakieś brudne, no bo wiadomo, inna stajnia, inne bakterie, mogą się konie zarazić i będziecie mieć problem. Jednak zazwyczaj w stajniach są właśnie szczotki, jakieś komplety szczotek, także raczej swoich nie będziecie potrzebować. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, ja przypnę serduszkiem. Mam nadzieję, że pomogłam Wam spakować się na obóz jeździecki. Życzę Wam miłych wakacji, miłego obozu. Z mojej strony to by było na tyle. Buziaczki!